Nawet niebo było łaskawe 25 sierpnia, w dniu, kiedy dwie miejscowości w gminie Oświęcim, Puławy i Błosienica, obchodziły święto plonów. Uroczystości dożynkowe zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości oraz lokalne koła i stowarzyszenia, uczniowie szkół i mieszkańcy. Wszyscy razem zebrali się, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. W przygotowaniach do tego pełnego wrażeń dnia włączyła się cała lokalna społeczność. To jest praca całego zespołu, czyli całego sołectwa. Bo staram się w ten sposób robić, nie mówię, że ja jestem dobry w tym kierunku, ale staram się robić tak, żeby ludzi łączyć, żeby te organizacje, które tutaj pracują, żeby one taką miały między sobą zdrową rywalizację. Dlatego też część tych wystrojów jest podzielona i każda organizacja robi swoją część, no a wiadomo, że chce to zrobić jak najlepiej. Gmina Oświęcim jest bogata swoją kulturą, swoją tradycją. Tutaj rzeczywiście ta tradycja dożynkowa jest bardzo, bardzo mocna. Prawie we wszystkich miejscowościach dożynki są. Mało tego, jest to na tyle trwale związane ze środowiskiem lokalnym, że nikt się nie chce zgodzić na jedne wspólne, bo jednak to wiąże te małe społeczności lokalne, wiejskie. Oni się świetnie ze sobą czują, chcą sami sobie podziękować za ciężką pracę i rewelacyjnie im to wychodzi, tak jak dzisiaj we Włosienicy. Gmina Oświęcim jest w tym roku nie tylko bogata kulturalnie. Jak w całej południowej Polsce, również i tu tegoroczne plony są wyjątkowo obfite. Tym bardziej jej mieszkańcy mieli za co dziękować podczas uroczystości. Jakieś tą kotlinę oświęcimską, te niesprzyjające warunki atmosferyczne omijają. Rozmawiałem między innymi z panem Edwardem Baścikiem, chyba największym, najprężniej działającym rolnikiem w powiecie oświęcimskim. Rzeczywiście jego te susze w zasadzie w małym stopniu dotknęły. Cieszymy się z tego bardzo, bo tak jak wszyscy mówią, rolnicy nas żywią i mamy nadzieję, że żywić nas będą cały czas. Bardzo, bardzo dziękujemy im za tą bardzo ciężką pracę, bardzo często niezapłaconą, źle wynagradzaną. Ale bez nich niestety nie byłoby tego przysłowiowego chleba na naszym polskim stole, za to im serdeczne Bóg zapłać. Koniec lata to czas, kiedy wszyscy mamy okazję podziękować nie tylko rolnikom, ale też i Panu Bogu za to, że dał nam obfite plony, że możemy się cieszyć z tych obfitych plonów, że będziemy mieli pełne śpiżarnie i będziemy w ten sposób zabezpieczeni pod względem bytowym. Ale tak naprawdę to jest czas, kiedy my, mieszkańcy, samorządowcy, możemy wyrazić wdzięczność naszym rolnikom, gospodarzom za to, że tą ciężką pracą na roli dają dowód, że warto inwestować w polską ziemię, że warto inwestować w polskie rolnictwo, bo to jest nasza przyszłość. Puławy i Włosienica to ostatnie dwie miejscowości gminy Oświęcim, gdzie odbywały się w tym roku dożynki.